Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam opowiem, co przez tą dłuższą przerwę, przez ten dłuższy okres się u mnie porobiło. Co ja nowego nakupiłem, co sprzedałem, czego się pozbyłem. Więc zapraszam do oglądania. No dobra. Cóż mogę powiedzieć? W ostatnim czasie, nie licząc tych odcinków, co ostatnio dodawałem, dość sporo się na kanale pozmieniało. Na kanale, no u mnie tutaj, niestety, Lanos poszedł na złą. Pozbyłem się Lanosa. Niestety, opłaty się kończyły, no i było nieopłacalne dalej to wszystko opłacać, tam robić przy tym aucie. Niestety. Lanos poszedł na złą, ale mamy jeszcze Transita, więc na razie będę się nim poruszał. No i tyle. Tyle a propos samochodzików. Tak samo a propos 30. No nie dodaję filmów, już robiłem nie w polu. W porównaniu do 55 jest trochę mniej mocy, no nie ukrywajmy. No i jest słabsza przyczepność, bo traktor lżejszy, ale Da się coś nie robić. Wystarczająco jest. Troszeczkę wolniej to wszystko trwa. Znaczy troszeczkę dłużej to wszystko trwa, ale według mnie jest odpowiedni traktorek na moją małą gospodarkę. Co do stun skutera, będziecie na mnie obrażeni pewnie niektórzy. Sprzedałem, poszedł w świat. No nie miałem czasu za bardzo się nim dalej zajmować. Za dużo miałem tych sprzętów. Ale powiem Wam, że to co wykorzystałem w tym projekcie, przeniosę dalej. Sporo się nauczyłem, sporo przetestowałem opcji i myślę, że bardzo mi to pomogło w niektórych kwestiach. Więc będziemy próbować to potem wszystko co się nauczyłem przenieść dalej. W kolejnych projektach, jakie będą się pokazywać, ale mam nadzieję, że tym razem pokończę je. Jak wiecie, no posprzedawałem te dziady wszystkie, no nie mam na czym jeździć. W ostatnim odcinku Wam o tym nawet mówiłem. Moje RCU jest troszeczkę za głośne. No i przez to, że jest takie głośne, a ja czasami no, muszę przejechać je w pole, zobaczyć jak tam to wszystko wygląda, jak rośnie. Lub w innych sprawach, no nie odpalam wtedy już RCU, tylko przeważnie to leciałem sobie na tym stun skuterze, nie? Leciałem na stun skuterze, a nie goniłem RCU. No nie ukrywajmy, no drze się to ostro i wyłącznie, tylko i wyłącznie przez to, że się tak drze, nie jeżdżę nim tak często. Ale kupiłem coś nowego. W cenie oczywiście złomu, jak to ja wszystko kupuję. Kupiłem sobie coś takiego. Zachęcam Was do wpadania na kartę społeczności. Czasami tam daję różne posty takie z różnymi sprzętami, co zakupuję lub rozkminami. Tak przed filmikiem, co wychodzi wszystko. Więc jak chcecie, no wpadajcie na kartę społeczności. Możecie się tam czasami dowiedzieć różne rzeczy przed odcinkiem. Innych mediów społecznościowych nie mam, poza Facebookiem, grupy na Facebooku, ale tam też bardziej wszystko związane z speedbike'ami się pokazuje, więc do grupy zachęcam tak samo dołączyć. Link na dole w opisie pod filmem. Co to jest? Piszą mi ludzie, że to jest coś a propos Ogar 900. Nie wiem, nie znam się na tych motorkach, za bardzo Wam powiem. Wziąłem to tylko i wyłącznie ze względu jakiego? Silnika. Tylko i wyłącznie ze względów silnika. Silnik jest zajechany, oczywiście standard. Ale z tym też problemu nie ma. No bo tyle no. Jest to 139 FMB silnik, 50. Wszyscy powiedzą, jo, jaka moc, super, zarobisty sprzęt. Będziemy robić swapa na 110 oczywiście. Bo 50 mi nie wystarczy, a 110 to jest taka najbardziej ekonomiczna, najbardziej ekonomiczne porównanie mocy do spalania, więc
Myślę, że to jak zrobimy swapa na 110, no to będzie okej. Tutaj wiem, przez co się to wszystko zajechało, bo już oglądałem to. Mianowicie, zobaczcie sobie nagaźnik, tutaj się rozpiął się filtr powietrza. Filtr powietrza się rozpiął i pociągło tutaj błotka syfku różnego i zalało tu gaźnik jakimś syfem, no i to się przez to prawdopodobnie wszystko pozacierało. Jest przytarty, bo nie ma. O kurde, przeciąłem sapaluszkę. Ojoj, ojoj, nie ma. Nie ma praktycznie kompresji. Chociaż coś tam po wydechu słychać, ale nie czuję w ogóle żadnej kompresji pod ręką, nie? No, tutaj ściągłem plasticzek, ten plasticzek jest. Tutaj widzę, że już jakaś cewka, jest łatwiejszy dostęp do cewki, do regulatora napięcia. To też mi się bardzo dobrze przyda, bo myślę do tego też na tym motorku też różne rozwiązania przetestować. Też będzie taki motorek do testowania i do jeżdżenia, żeby moja mama czasem się przejechała w pole, nie musiała chodzić. Taki motorek do zabawy. Widzę, że pompka zajechana, ale to też nie jest problem, bo ja pompek mam tyle, że jasny pieron. No. To znaczek, nie wiem jaki znaczek, czego to jest. Możecie mi napisać w filmie. Ale widzę, że od temperatury to takie przeźroczyste to było. To się kurde po prostu zrąbało. No cóż, no cóż, no tyle chyba o tym motorku. Niebawem zamówię części, secik do niego i zrobimy remont generalny tego motoru. Bo choćby nawet reszta była już złą, to na samym silniku jestem w stanie dość sporo wyciągnąć. A także i silnik mi się przyda. Jest to silnik, już widać po pokrywie bocznej, bo łatwo jest rozpoznać. No. Jest to półautomatu, macie regulację do sprzęgła. Jest to silnik półautomatyczny, nie ma w ogóle sprzęgła. Jest fajny, przyjazny dla początkującej osoby. No i biegi, chyba tu będą cztery prawdopodobnie. Cztery prawdopodobnie będą biegi, bo to szosówka jest. Jest rozrusznik. Kurde, jest elegancko. Normalnie. Taki, żeby przejechać się, no to będzie zarąbisty sprzęt. Bardziej poluję na pitbajki, no ale trudno, no. To też jest, będzie związane z kanałem. Ze względu, a propos tego silnika. Ze względu silnika będzie to związane z kanałem, bo powiem Wam tak, że bardzo lubię te silniki. Mimo, że one mają tą swoją wytrzymałość, są one ogólnie silniki od pitbajków. Powiem Wam, że no ze względu tego, że są zrobione z materiałów, jakie są zrobione, z gównolitu, z żywicy i trocin. Mimo tego, powiem Wam, że bardzo lubię te silniki. Są takie przyjazne dla mechanika, w sensie bardzo proste do naprawy, nieskomplikowane. Jak ktoś nie zna mechaniki, powiem Wam, że łatwo się na czymś takim nauczyć. Choćby nawet samemu pouczyć się, porozbierać. Bo przeważnie te silniki w czterosuwie wszystkie pracują w takiej samej zasadzie. O, może na takiej samej zasadzie działania będą wszystkie silniki w czterosuwie działać. Jedynie mogą być tam podokładane troszeczkę jakieś pierdółki, jakieś wałki wyrównoważające czy coś takiego, żeby były mniejsze drgania. No ale powiem Wam szczerze, że ja tutaj, no, powiem Wam, że lubię te silniki robić. Tak Wam powiem. Silniki od skutera nie. Silniki od skutera nie. Ale takie silniki od czterosuwa chińskie lubię naprawiać, tak Wam powiem. Tyle. 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 No, może dzisiaj bym, ale nie, no, nie będziemy próbować tego odpalać, bo po gaźniku już widać, że będzie z tym problem. Minus jaki największy jest w tym sprzęcie, co nabyłem, jest to, że jest kapeć na tylnym kole. Nie mogę tego przeboleć, że jest kapeć, że trzeba dętkę kupić. Teoretycznie ja bym to już odpalił w ciągu, myślę, dalibyście mi godzinę i odpaliłbym tego sprzęta. Wszystkie części do tego mam. I doprowadziłbym do stanu jeżdżącego,
tak żeby się dało jeździć, żeby był uhamował w ciągu godziny, myślę, wydaje, że udałoby się to zrobić. Gaźnik wyczyścić, wsadzić szybko nowy cylinder z tłokiem i tak, żeby to odpaliło i jeździło w godzinę, myślę, wydaje, żebym doprowadził do stanu. Chyba, że no niestety przez tą oponę by to się wydłużyło, no ale nie byłoby problemu, tak wam powiem, tu jest wszędzie dostęp. Tylko te plastiki troszeczkę, ale mi się wydaje, że tu osłonki by się ściągnęły, te boczne śrubeczki, cyk cyk, z jednej, z drugiej strony i byłby zarąbisty dostęp. No tak, tak mi się wydaje. No i to jest właśnie ten nowy sprzęt, którym nabył. Który nabyłem. Dobra, wezmę go do garażu, żeby było lepiej dookoła to widać. No i tak to wygląda dookoła. Tutaj tył jest troszeczkę bardzo rozwalony, ale z tym też problemu nie będzie. Jakieś kierunkowskazy się krótkie założy. Może, zobaczymy. Muszę się zastanowić. Ale wszystko tak jakby wygrzane było na słońcu dość ostro. Zasłona pęknięta. Mam nadzieję, że łańcuch nie spadł. No i trochę plastiki rozwalone. Ale to też tu problemu nie widzę. Trochę minus jest taki, że są tu plastiki. I od temperatury, bo to leżało na słońcu gdzieś rzucone. I się wszystkie te elementy tutaj, co były nadrukowane na tym, zginęły. No cóż, no nie ma nic zbytnio ciekawego tutaj przy tym sprzęcie, tak do pokazania. Kurde, nie wiem, czy ja nie mam takiego silnika czasem palącego gdzieś, bo leżał mi taki jeden po wypadku z motorku. O, tu mam 50 po wypadku. A, to jest to po wypadku 50 i mi się wydaje, że jakby się uparł, to by to odpaliło na tym silniku. Ten silnik tragicznie nie wygląda i kompresja i wszystko przy tym jest. Mogłoby to odpalić nawet na tym. Jakby przełożył silnik. No ale na razie nie mam co zbytnio kombinować. Trzeba będzie to wszystko tutaj pościągać, plasticzki, bo sprawdzę tę instalację, jak to wygląda. Ale widać po samej kondycji tej taśmy, co to się tutaj działo. Normalnie na słońcu to leżało. No. Ale jak wiecie, no, doprowadzimy to do stanu takiego, żeby to przynajmniej jechało jakoś. Na pewno będzie jeździć. Nie ma innej opcji, musi jeździć. Tyle, no. Raczej nie będziemy tego tak robić, żeby to wyglądało. Ja zbytnio do wyglądu nigdy nie przejmuję, nie przykładam uwagi zbytnio, żeby to nie wiadomo jak wyglądało, ponieważ no, to będzie motorek taki do przejazdów i do tyrania, a nie do tego, żeby to wyglądało, tak wam powiem szczerze. No. Może się tu zrobi jakiś wózek czy coś. To jest mocne? Mocne to jest. Może się zrobi jakiś wózek do ciągnięcia do tego. Dwukołówkę i... To tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Następnym prawdopodobnie zajmę się RCU. Ustawimy tam zawory, posprawdzamy tą iskrę, jak to tam bierze. Ewentualnie spróbujemy zrobić, żeby była mocniejsza. Tak, posprawdzamy wszystko, żeby to paliło jeździło. I ewentualnie się przejedziemy. I ewentualnie tak samo zamówię jeszcze części do tego sprzętu. Tutaj będzie cały secik na 110. Od razu spróbujemy zrobić swapika. Dętka pójdzie nowa, a resztę części to już mam. No, resztę części mam, resztę nie trzeba byłoby. To karkę może uruchomię i podorabiam tulejki tutaj, bo tutaj widzę, że tulejka jest od dołu wywalona na zawieszeniu. Jak widać, jest tulejka wywalona. Górna prawdopodobnie też będzie wywalona, to też ewentualnie tym się zajmę. A tak to nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby coś tu trzeba było więcej dubać przy tym
by to jeździło. I uwaga, teraz niektórzy będą zadowoleni. Doszedłem do wniosku, że też zrobię jednego quada, ale na szybkości. Też jednego quada zrobię w najbliższym czasie, tak, na szybkości. No przecież w jednym mi tylko brakuje zawieszenia przedniego. No to sobie przełożę z innego zawieszenie przednie, żeby z tych trzech zrobić jednego takiego, no ramo przynajmniej gołe na razie, palące, jeżdżące. Silnik jest, nuwencja praktycznie, wszystko poskładane, tamten kładzik. Podejdziemy, to pokażę. No, tego na razie nie będę ruszał, ale z tych dwóch przynajmniej kładów, co mam tu. O, jest jakieś siedzenie tam. Od tego czerwonego siedzenie, zawieszenie przednie się weźmie, bo z tyłu jest wszystko strasznie rozwalone. A tutaj tak samo miałem problemy, bo tu mam silnik praktycznie odbudowany, nowy. To ewentualnie to wykorzystamy. Tu był problem z oponami, a tutaj widzę, że też mam opony, też w miarę takie jeszcze, nie kapcie, to się poskłada to wszystko. Te zawieszenie się odkręci, założy się zawieszenie od tamtego, kierownicę się założy, którąś lepszą jedną. Pompki hamulcowe miałem, więc tak, żeby zrobić tego jednego palącego jeżdżącego i pojeździć sobie. Głównie o to chodzi, żeby sobie pojeździć. No. A potem będziemy robić ramo. Jak mówiłem, zrobię, tylko u mnie, no wiecie, no z czasem jest problem. Z czasem. Tylko i wyłącznie ten rąbany czas, z którym jest cały czas problem. Musicie mi naprawdę wybaczyć. Staram się, no ale wychodzi to jak wychodzi, no. Tyle. Damy jakoś radę, mam nadzieję. Więc do następnego, trzymajcie się, hej.